narzędziem bardzo dobrze do tego się nadającym. Jeżeli popatrzymy sobie na kategorie narzędzi, które pozwalają budować strony www, CMS-y, czyli Content Management System z angielskiego, jest narzędziem służącym właśnie do tego celu, do budowania społeczności. Od nas, jako od przedsiębiorcy, zależy, w jaki sposób wykorzystamy to hasło budowa społeczności do naszych celów biznesowych. Dlaczego Joomla bardzo dobrze nadaje się do tego celu? Ze względu na niskie koszty i przez to ma możliwość maksymalizacji zysku. W zasadzie narzędzie dostajemy całkowicie za darmo. Koszty pojawiają się w momencie, w którym chcemy rozbudować możliwości tego narzędzia. Daje nam szansę na odróżnienie się od konkurencji. Daje nam szansę na bardzo szybkie zaistnienie na rynku reklamy, na możliwość szybkiego wypromowania naszego biznesu, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Ponadto ze względu na przykład skalowalność jest dostępna na urządzeniach mobilnych. Internet dla wielu ludzi dzisiaj jest przecież podstawowym narzędziem komunikacji. Jeżeli opanujemy narzędzie komunikacji w relacji pomiędzy przedsiębiorcą a klientem, to zwiększamy szansę na sukces naszego biznesu. Przykłady, w jaki sposób za pomocą Joomla można budować społeczność. Tu kilka słów wstępu. Joomla może być, dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, być może są tacy na sali, Joomla jest pewną podstawą, pewnym takim kręgosłupem, który pozwala na przygotowanie funkcjonalnej strony. Ale jeżeli chcielibyśmy uzyskać jeszcze dodatkową funkcjonalność, możemy to zrobić w prosty sposób, doinstalowując moduły. Istnieje strona extensions.joomla.org, która zawiera katalog tych rozszerzeń. Jest ich w tej chwili bardzo dużo. Podejrzewam, że ich liczba dzisiaj już dobija do 7 tysięcy. By odnaleźć się w tym gąszczu rozszerzeń, zostały one skatalogowane, podzielone na pewne kategorie. Na tym slajdzie podaję przykłady podkategorii, które są ściśle dedykowane do celu budowania właśnie społeczności. Ponieważ katalog jest angielskojęzyczny, więc tutaj jest w sposób dość dowolny, postanowiłem przetłumaczyć nazwy tych podkategorii. I od razu na slajdzie znalazł się zrzut ekranu z tego katalogu rozszerzeń podający konkretne przykłady, co można zrobić. Przykładowo, przedsiębiorca może mieć obiektywną potrzebę stworzenia rozbudowanych narzędzi pomocy dla swoich klientów. Do języka polskiego już częściowo wszedł ten makaronizm, helpdesk, czyli zespół ludzi, którzy szybko starają się dopomóc klientowi. Są takie rozszerzenia, z których można skorzystać. Kolejna kategoria to oceny i przeglądy, czyli ten element budowania sprzężenia zwrotnego pomiędzy klientem a przedsiębiorcą. W jaki sposób zbudować szybko sposób oceny, pozwalając użytkownikowi poprzez dosłownie kilka kliknięć wyrazić swoją opinię. Następna, bardzo już rozbudowana klasa narzędzi to CRM, czyli Customer Relationship Management. Zapewne część z Państwa spotkała się z dedykowanymi rozwiązaniami oferowanymi przez duże firmy. Można zbudować tego typu funkcjonalność również w oparciu o Joomla. Kolejna możliwość to zbudowanie tak zwanych list użytkowników. Jeśli już ich mamy bardzo dużo, możemy starać się ich podzielić na pewne kategorie. Co może się przydać? Na przykład przy rozsyłaniu wiadomości bardziej zorientowanych na potrzeby konkretnej grupy. Idąc dalej, zarządzanie użytkownikami. Czyli znowu możliwość ich pokategoryzowania, przypisywania do określonych zasobów, udostępnienie im różnych możliwości, w zależności od jakichś cech wspólnych, wyróżnionych cech wspólnych. Wreszcie interfejsy do systemów CRM. Tu nie będę się nad tym rozwodzić.
dłużej i projekty i zarządzanie, czyli project and task management. Wydaje się, że to jest strzał w dziesiątkę. Możliwość szybkiego raportowania postępów w realizacji projektu, możliwość szybkiego przypisywania zadań. W sytuacji, w której praktycznie każdy już dzisiaj ma przy sobie terminal mobilny i dostęp do internetu, no czego chcieć więcej? Za pomocą kilku kliknięć, możliwość raportowania zadań, możliwość podglądania realizacji postępów w projekcie.